Antoni Kordiasz, TV Foto, wydarzenia i wywiady. Jesteśmy na Prime 3 Street Fighter, przepraszam, ze mną Magdalena Maluba. Lubacz, witaj. Cześć, siema, piąteczka. Jak tam się czujesz po walce? No, jest elegancko, jest wszystko w porządku, ja już czuję się dobrze, emocje już opadły, bo już trochę minęło od tej mojej walki, zdążyłam sobie make-up poprawić, bo wyglądałam jak kaszalot po tym wszystkim, ale jest już okej. To jest kaszalot, jakbyś miała zdefiniować? Kaszalot? No to jestem ja po walce, zobaczcie sobie przewincie, nie? No. Dobra, zapraszamy na Instagrama. Ale no. Z czego ty jesteś tak najbardziej zadowolona? Z tego, że zrealizowałam game plan. Wszystko robiłam dokładnie tak, jak mówił mi na treningu Marcin Naruszczka, mój trener. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Oczywiście. Marcin jest niesamowity. On przewidział całą walkę. Wszystko, co robiliśmy, to było to, co realizowaliśmy na treningu. Cały czas mi narożnik podpowiadał i... No kurczę, po prostu zrobiłam to, co miałam zrobić, nie? Nie mam sobie nic do zarzucenia, poza tym, że w trzeciej rundzie trochę zdychałam, nie? Że kondycyjnie jeszcze muszę popracować nad sobą, ale całość była zrealizowana tak, jak chcieliśmy. Mam bardzo chłodną głowę, słucham narożnika, realizuję plan. Mało tego, słyszałam jeszcze narożnik mojej przeciwniczki, więc jak ja słyszałam, co o niej mówił, to już wiedziałam, co ona będzie chciała zrobić. Także byłam przygotowana i wtedy kontrowałam. Myślę, że po prostu wygrałam tym, że sadziłam dobre, soczyste, proste i taki był plan. Czy uważasz, że dałaś dzisiaj z siebie 110%? Nie, myślę, że 90. Ale takie mocne 90. Tak, mocne 90, ale nie 110. Czy według ciebie game plan, a pojedynek to są dwie różne rzeczy, czy to jest, to siedzi w głowie? No, nie wiem, jak było w swoim przypadku. Ja w ogóle nie odczuwam tutaj innych emocji związanych z walką, z halą. Ja mam za sobą już dużo jakichś tam występów na żywo przed publicznością, nigdy mnie to nie stresowało, tak samo było dziś, nie odczuwałam w ogóle stresu, więc wychodziłam z chłodną głową, także dla mnie to było po prostu game plan, tak, to nie było coś, że wiesz, o, panika, nie wiem co robić, wiedziałam co mam robić, nie? Więc... Też miałaś dobrego trenera. Tak, bardzo dobrego trenera, mam naprawdę, Marcin jest świetny i jeżeli dojdzie do jakiejś mojej, nie wiem, drugiej walki w przyszłości, to oczywiście z Marcin będzie mną kierować, ja już w przyszłym tygodniu na trening się z nim umówiłam, także lecimy dalej. Mówisz o drugiej walce, czyli pewnie masz kogoś na celowniku. Właśnie nie. Wiesz co, ja wiedziałam, że będę miała te pytania zadawane i stwierdziłam, że ja się muszę przespać z tym wszystkim. Porozmawiać z moim menadżerem, muszę porozmawiać z moim trenerem. Musimy sobie przeanalizować jeszcze raz tę walkę i wiesz, troszkę pokory, wstrzemięźliwości i myślę, że w przyszłym tygodniu będziemy ewentualnie mogli odpowiadać na takie pytania. Na razie po prostu zobaczymy. Ty w ogóle jesteś zmęczona po tym pojedynku? Nie, teraz już nie, byłam kondycyjnie, wiesz, ale no to wiesz, ja bardzo szybko wracam, nie, mam o tyle gdzieś tam dobrze, mój trener mówi, że to mam to genetycznie, że szybko do siebie wracam, więc po tej walce gdzieś tam, wiesz, 5 minut na regenerację i git. Poszłam sobie... takiego potencjału nie wykorzystać w przyszłości. No dlatego jedziemy dalej, nie? No to w Prime zostajesz, czy chciałabyś przejść do jakiejś większej organizacji? Ja jestem bardzo zadowolona z Prime'a, więc tak jak mówię, na ten moment nie powiem nic więcej, zobaczymy w przyszłym tygodniu. Pytałem już każdego, więc ciebie też zapytam, czy ta organizacja ci się podoba pod kątem tych reflektorów, wszystkich świateł, kamer, dymy, konferencji? Dymy, tu są największe dymy w Prime Show MMA. Fajne są te dymy, wiesz, to jest coś nowego. To ludzie mówią, że patologie. Ja nie wywodzę się z żadnej patologii i nigdy patologii w domu nie miałam. A to, że lubię sobie, wiesz, podkręcać dymy, bo mam taką osobowość wybuchową i ja mogę, wiesz, dać upust swoim emocjom, nie wyżywam się na nikim w domu, nie wiem, nie mam dzieci, które bije, nie bije swojego faceta, nie wiem, nie wyzywam moich rodziców. Po prostu tutaj, wiesz, pod kontrolą jakichś tam specjalistów mogę sobie dać upust swoich emocji. Nie uważam tego za żadną patologię. Jeżeli ktoś tak uważa, no to jemu współczuję i tyle. No dobra. Dziękuję ci bardzo. Dzięki.